Siemanko, z tej strony Mafia Grabina. Dziś lecimy z saletą. Siejemy saletrę na żyto. Żyto na kiszonkę idzie. Sypię tutaj 200 kg saletry jamonowej. No jako tako te żyto tam się trzyma. Późno było siane, bo było siane jeszcze po poplonie, poplon był cięty na kieszonkę, ale jakoś tam ruszyło te żyto. I pora rozsiać, wiadomo, czym wcześniej, tym szybciej ruszy, a później bym chciał po tym życiu jeszcze zasiać trawę. Rozsiewacz Jan Pola, nowy nabytek. Jakoś on tam sieje, nawet ładnie. A te pieniądze może mieć. Tam wiele osób to odpali. Złych opinii dużo też nie ma. No to nie takie wielkie zło. Lecimy sobie tutaj, miałem wcześniej rozsiać, ale cały czas mrozy jak ruszy, to żeby mi barwy tego żyta nie zniszczyły po mrozy. Ła, słup. Się zatrzymam, to pokażę wam tego Jan Pola, jak on tam wygląda. Takie cudo na patyku. Kręci się, jeszcze się nic nie urwało, no to no. Trochę tam przepuszcza saletry, no ale wiadomo, saletra tylko na jednym talerzu przepuszcza. Na drugim nie, może jest słabo wyregulowany. Zasuwa i spieprza. I o, i taki wynalazek. Zobaczymy, co to warte. Miałem kupić jakąś Amazonkę, ale to wszystko próchno jest. Ładne na zdjęciu, ale próchno. Kupić, remontować, bawić. Niech mi pochodzi ten 8 lat max. Będę szczęśliwy. Z Amazonki też wiele bym się nie pocieszył niż to 8 lat. No. I tu mamy żytko. Tydzień temu siałem wapno granulowane. Coś się tam rozpuściło. Może nie będzie. Teraz nadaje dużo deszczu, dlatego mówię, rozsieje ten nawóz. To prędzej wchłonie. I tak go do rana już nie będzie. Saletra ładnie się rozpuszcza. No. I to na tyle. Siadam i ruszam. Cześć!